Funkcjonariusze KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku ustalili, że w kompleksie leśnym w okolicach Krynek funkcjonuje bimbrownia, w której produkowany jest nielegalny alkohol. Mundurowi wkroczyli na jej teren, zaskakując nadzorującego produkcję alkoholu 39-letniego mężczyznę. Na miejscu funkcjonariusze ujawnili m.in. piec, zbiornik na zacier, opał i chłodnice wykorzystywane w produkcji bimbru oraz 275 litrów właśnie wyprodukowanego alkoholu o mocy ponad 30%. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej wszczęli przeciwko mężczyźnie postępowanie karne skarbowe, rekwirując nielegalny alkohol oraz zabezpieczając aparaturę do jego produkcji. Bimbrownik odpowie teraz przed sądem, grozi mu wysoka grzywna.